Cześć, serdeczne strzelęce, z tej strony znowu Jay Bartek i witam was w odcinku Strify 15. Mam zagrane w tą grę chyba najwięcej godzin ze wszystkich moich gier, które w tym momencie posiadam. I znudziła się już powoli, tak? Znudziła się 16, nie mam, nie chcę mi się jej kupować. Bo mi się nie chce, tak? Ale mam 15 i nagrałem sobie jeden odcinek, dawno w tą grę nie grałem. Nie grałem żadnego meczu przed tym odcinkiem, więc ostatni mecz, można powiedzieć, że grałem, no nie wiem kiedy. Powiedzmy z 3 miesiące, może 4. No z 4. Więc bez przygotowania, aha, pewnie nam przeciwnika nie znajdzie. A może znajdzie. Tylko to zrobiłem nieprofesjonalnie, żeby przed znalezieniem przeciwnika. Ale mamy kogoś. Polonia Lublin, czyli Polak. Nie jest te koszulki. O, Arsenal kontra Chelsea. Ładnie. Zobaczmy sobie, Polacy? Nie, Franc się nazywa. No, jest taki skład, jak mówię. No. Tutaj ma stoperów trochę innych, bramkarza. Ja nie mam Neuera. No tak, chyba nie mam Neuera. No to bramkarza ma. Nie pamiętam, jakiego mam bramkarza, no może tego samego. Trójca w ataku taką samą mam, Getsego też mam. Lama też mam, nie wiem, czy gra w pierwszym składzie, może nie. Piszka też mam, no generalnie. Bardzo jesteśmy do siebie podobni. I też ten. Ja spadłem z drugiej ligi aż do piątej. I tym niemieckim składem, jak sobie na niego zmieniłem, to mam. Czwartą ligę już. I teraz mam 3 mecze rozegrane, z czego 2 zwycięstwa. Czyli jak na razie dalej wszystko mogę osiągnąć. Nie, no nie tam. Kurde, bele. Jak myślę, żeby kupić 16, żeby sobie wrócić do tego budowania składu od zera w Ultimate Teamie, no. To było coś pięknego po prostu. To jest. Tym ta FIFA żyje, ale menedżer też jest fajny. Kurde, to umie rozgrywać nawet. Umie, ale tutaj niestety się nasz kolega miły z Polski pomylił. Polonia Lublin. Nie wiem, jak on ma, jaki on ma nick, nie sprawdziłem. Zaraz zobaczymy sobie. Pięknie, tutaj rozegranie, proszę państwa. I teraz tak, pyk. To jest Alaba, nie wiem, gdzie jest Royce. Tu Royce powinien być spalony. Nie ma spalony. Sędzio prawy, poprawy jakoś, tak się nazywa. Nie, takie tam opóźnienie, takie tam pół minuty. Kurde, jak ja tego nie odebrałem. Tu mam Mkhitaryana. Dobra, pyk. Kurde, bele. Dobra, na luziku. Ajajaj. To faulował, ja faulowałem, dobra. Kurde, no dawno w FIFA nie grałem. Nie zdziwię się, jak tutaj dostanę takie 3-1, ale widzę, że gość nie jest jakiś super świetny, więc wysoko i dostanę. Ewentualnie przegram po wyrównanym meczu, ale zwycięstwo nie jest wykluczone. Teraz dojdziesz, piszczu! Dobra, tutaj lewuś. Ło! Co ja tu porobiłem, panie sędzio? Aha! Co jest, ciurle? Pyk, no nie tak, no. Strzelać mogę w sumie, no nie wiem. Nie wiem, czy ten typ mnie słyszy. Może mnie słyszeć. To jest właśnie zwalone w tej 15, może to w 16 poprawili, że nie da się wyłączyć tego słyszenia przeciwnika, ani tak samo nie da się wyłączyć, żeby przeciwnicy mnie nie słyszeli. Nie chcę, żeby mnie słyszeli, to muszę sobie mikrofon odłączyć od komputera, a tego nie chcę robić. Bo jakbyście mnie słyszeli, prawda? O ja pierdolę. No po prostu nie wiem, jest takiego Lewandowskiego na ataku i tak go po prostu tak się marnuje u niego w klubie. Tutaj u mnie znacznie bardziej go wykorzystujemy. Tu był spalony, nawet nie próbuję w Murzynie się denerwować. Nie pamiętam dokładnie tych skrótów różnych. Pamiętam, jak się gra mniej więcej, poza sztuczkami, których też zapomniałem już. Chodzi mi o kiwki oczywiście.
ale tych takich skrótów przy wykonywaniu stałych elementów. Ajajajajajaj! Ależ tam było, kurde, zagotowało się. Dobra, pięknie. Tutaj. Gece. Nie wiem, czemu się ten... ten komentator się tak powtarza. Co jest? No na pewno! Rausz. Nie wiem. Nie wiem, co tego kolesia podkusiło, żeby Rausza jakąś srebrną kartę wstawić na prawą obronę. Czy lewą, czy co to jest? Lewa obrona, tak, bo piszczek jest na prawej. I tutaj Alaba, znaczy nie, to Obama jak próbuje, ale Alaba nie daje się tutaj ani trochę, proszę pan. Dobra wymiana podań. Tutaj jest bardzo kombinacyjna gra podaniami. Jeden do przodu, drugi do przodu, jeszcze ten też do przodu. Pyk! No nie! Tu była już pewna bramka, no. Panie sędzio. Ajajaj. No, cię kusi mnie kupienie tej szesnastki. Ale tak sobie powiedziałem, że no nie będę kupował od nich każdej Fify. Nie ma tak dobrze, tak? Ale się znudziła ta 15, no, kółko to samo. A tam skład od zera w ogóle budować, w ogóle. To jest piękne. No i więcej ludzi na serwerach niż tutaj. Dobra. No nie. Dobra. Nie wiem, ja jeszcze nie widziałem, żeby komuś w Ultimate, jak grałem przeciwko niemu, by komuś ta piłka wyszła po prostu. Zawsze o dupę tą piłkę. Pamiętam, jak raz klikałem byle co, żeby jakąś kiwkę się popisać, to mi wyszła. I się naprawdę się zdziwiłem, ale i tak podałem tą kiwką do przeciwnika, więc nic mi się nie dało. Pamiętam ten moment dziś. Dobra. Jedziemy. Adler, czyli mamy takiego samego bramkarza jak on. Polowałem na Neuera, ale nikt go nie sprzedaje w ogóle. Kuźwam! Masakracja! Tak mówią młodzi ludzie, nie słyszeliście? No tu taki action był, ja nie wiem. Nie wiem, czy tu strzał mi wyszedł, to też bym nie wyszedł, bo nie trafił. Getze. No i skichany, się podał rzeczywiście. No i przejęli w ostatniej chwili. Ja w ogóle mam bogatą historię składową, bo ja grałem praktycznie całą FIFA od zakupu, jak grałem, to grałem bez przerwy angielskim składem. Potem, jak mi się FIFA znudziła i tak po dwóch miesiącach czy miesiącu wróciłem do niej, to sobie kupiłem polski skład, ale angielskiego nie sprzedawałem. Sobie go tam ulepszałem, doszedł Lewandowski, Mierzejewski w Totcie. To nie wierzę! Nie no, ja nie wiem. A potem tymi Polakami doszedłem do drugiej ligi, jak zacząłem spadać i już praktycznie to było przesądzone, że spadłem, to zmieniłem sobie na angielski. To były tylko dwa mecze i musiałem oba wygrać. Zmieniłem sobie na angielski, wygrałem pierwszy mecz, a drugiego mi wyrzuciło z neta i zapisała się oczywiście porażka. Nie wiem, czy jest spalony. Powiedzmy, że nie. Nie, oczywiście jest, tylko że sędzia kuźwa załapał po 15 sekundach. I wkurzyłem się, jak spadłem i ten angielski wyrzuciłem, wziąłem sobie hiszpański. Hiszpański to było jeszcze większe gówno. I hiszpańskim spadłem do piątej ligi. I sprzedałem hiszpański, kupiłem sobie ten niemiecki. Tym hiszpańskim to grałem bodajże, nie wiem, z tydzień może grałem tym hiszpańskim. To było przewalone po prostu, nie wygrać. Tam sobie zainwestowałem, pamiętam, miałem dwa informy w obronie. Obrona była warta może z 90 tysięcy. To był mój błąd chyba, bo potem przez to w pomocy nie miałem... W ataku nie miałem tak dobrych zawodników i... No dobra, ja nie wiem, jakim cudem my tego nie wygrywamy. Naprawdę nie wiem, jakim cudem my tego nie wygrywamy. Mam więcej strzałów w sumie. Tylko że on pomylał na około 10%, a ja pod jego 21%. No i taka tam różnica. Strzałów mam może więcej. Ta poprzeczka lewego, no ja nie... Dobra, lagów nie ma. Ładny, czysty mecz, po prostu czysty gameplay, bez żadnych dodatkowych. Na razie sędzia też nie zawinił nigdzie. Ale spoko. Ej. No co? A na mnie, dobra.
zrobi dalej? Nie pamiętam, którym tu się przyzywało zawodnika, ale chyba... Chyba tym, co przyzywam, czyli... Tam mi wywrócili mi go, panie sędzio! Dobra, pięknie, piszczu! Wrzutencja! Sroys! No... I ja tu kasę wywaliłem na paczki, otwieranie paczek, w sensie kasy końców. To było ta najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem w tej FIFA. Dobra. Na luzisku. Ładnie po skrzydle, Robert Lewandowski. Pyk. No nie. Halo. Pyk. Pyk. A, jeszcze teraz go porobiłem. A co się będę fanzolił? No. Nie wiem. Będzie remis i... To do kitu jak będzie remis, no. Gündogan, on dribbling to jest taki sobie. Aj. Nie wiem. Kurde, no. Lewandowski. O ja. Totalnie zgubił obrońcę. On nie umie nic rozegrać. Skąd ta statystyka jest, że on więcej strzałów? Mu strzela z dystansu, nie wypracowuje akcja. Ja sobie muszę wypracować, ja muszę być czyściutko. Ja nie strzelam byle gdzie. Z tego też powodu mam... Mam przynajmniej to poprzeczka, bo ta poprzeczka mi tak siedzi w głowie. Przycisnąłem za długo ten guzik. Skichany. Dobra, Marco Reus. Nie ze mną te... Dobra. Lewandowski. Nieważne. Lewandowski wrzuca Aubameyanga, Yeah. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Rzut rożny. Skutecznie obrońca. No, taki rzut rożnego bym mógł mi teraz wbić i to byłoby przekichane. Ale dobra, teraz Rojsik. Ja go dopompowałem kondycję mu przed meczem i pięknie. Proszę państwa. Co robi Reus? Jest sam. Nie wiedziałem, co to zrobić, szczerze mówiąc. Nie mogłem się kiwać, bo ich tam za dużo było. A moi tak stanęli, że nie było co zrobić też. O! No nie! Mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Dobra, pięknie. 67 minuta, ja nie wiem po prostu. Jak ja mam tego rankę strzelić? No na razie to ma farta po prostu, może jeszcze nie przegrywa. Tutaj, szczurde. Tam, piękne zagranie, po prostu miód malin. Ja pierniczę. Tylko szatowaliśmy. 70 minut. Po prostu jakim to kurde cudem. Lewandowski. Dobra, siata! Cieniasy. Szczurde. Zdanie piłki, ale mam 2% na moją karę. Kurde, ja zaraz kogoś wpuszczę do ataku. Po prostu nie wiem, co to ma znaczyć. To jeszcze nie wygram. Lewandowski. Nie, naprawdę, po co to ludzie nawet próbują, jak nikt tego nie umie zrobić. Ajajaj. Mario Götze. Nie przyjąłem. Reus. Dobra, brawo. Brawo ty, brawo ja. Marco Reus. Nie wiem czemu ten Lewandowski tam stoi z tyłu, zaraz wejdzie, co ja pierniczę. Lewandowski. Ja tutaj zrobię zmianę zaraz, bo to po prostu... No, udało mu się uwolnić spod opieki. Dobra. Robimy zmianę, bo to tak być nie może po prostu. Oj, tu widzę, jeszcze obrońcy wysiadają. Tak. I lamy. O tak, dobra. Nie wierzę! Żeby mi pad wysiadł! Pad mi przestał działać! Czy tak wydaje mi się, że nic...
Nie, nie. Wyszła! Nie, nie, nie. Nie, tak być nie będzie. To jest po prostu niemożliwe. Wystawiłby się ktoś, a nie zranie w banie, no. I jeszcze mi drugą strzel. Śmieciu ostatni. Ja tam zmiany porobiłem. Dobra. Jedziemy, to już koniec. Kurde zabawy. On teraz pewnie parkuje autobus w końcu do Chelsea. Ja nie wierzę. Dobra. Lecimy. Umelsik. Kurde, palec mi się zdrowia, że się zdoła, ale mam piłkę. Mam piłkę, proszę państwa. No nie. Mam piłkę. Widzieliście to? Jeszcze jeden, nie, ja nie wierzę. Przegram to. Ja pierniczę. Grajcie. Już zmian też nie mam. Wszystkich trzech. Porobiłem. Dobra. Bramkarz, chodź. Jak to? Proszę! Nie. Są 4 minuty. Tyle chociaż. Dobra. Lecę. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może tutaj im się wyrówna. Prawie, ale nie opanował piłki. Ma szansę na wyśrodkowanie. Do kogo ty zagrałeś? Za sredę małe. Jeszcze mi gola strzeli. Robert Lewandowski. Oj. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie. Ja nie wiem. Wraca FIFA i już mnie telepie, bo już mnie telepie. Jak takie ja muszę te statystyki zobaczyć, bo ja nie wierzę w to, co się stało, no. Czy ta bramka to jest... Więcej strzałów miałem minimalnie. Ale zobaczmy posiadanie piłki pod czyją bramką. O ja po niego 23, on podał 9. Super, super. A kto piłkarzem meczu? Pewnie jego? Oczywiście, no jego bramkarz, no tak. Dobra, to byłoby na tyle, łapki w górę, kolejny odcinek. Cześć.